Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś opowiemy sobie o samochodach, które opłaca się importować. Przedstawimy Wam kalkulacje samochodów, które zamówili u nas klienci. Jednym z najczęściej importowanych pojazdów jest Volvo XC90 pierwszej generacji. Taki pojazd pomiędzy 2011 a 2014 rokiem licytujemy od około 4 do 6 tysięcy dolarów. Finalnie po naprawie ten samochód kosztuje jakieś 70 tysięcy złotych. Za taki pojazd w Polsce, na przykład na Automoto, trzeba zapłacić powyżej 80 tysięcy. Więc na europejskim egzemplarzu już mamy oszczędność około 10 tysięcy złotych. Kolejnym samochodem, często zamawianym przez naszych klientów, jest Mercedes GL. Pomiędzy 2009 a 2011 rokiem taki samochód można w Stanach kupić za około 4-5 do 6 tysięcy dolarów. Oczywiście w zależności od silnika i wyposażenia. Naprawa takiego pojazdu to około 15 do 20 tysięcy złotych, jeśli chodzi o przód. Niestety bardzo ciężko jest dostać części do wersji na przykład AMG. Natomiast u nas takie pojazdy z instalacją gazową lub bez, bo bardzo często już są te auta zagazowane, zaczynają się od 65 tysięcy złotych wzwyż, a za pojazdy typu GL550 AMG nawet pod 70 i 80 tysięcy. Tak więc finalnie kupując samochód za około 4-5 tysięcy dolarów, on powinien nas wyjść około 40 tysięcy złotych. Jeśli dodamy sobie do tego naprawę, no to sami sobie odpowiedzcie, czy to się opłaca, czy nie. Następnym samochodem, który równie często jest u nas importowany, co wcześniejszy Mercedes GL, to Dodge Durango. Taki Durango z 2013 roku kupujemy za około 5 tysięcy dolarów. Finalnie na gotowo, po naprawie, kosztuje około 55-60 tysięcy złotych. Już po wszystkich opłatach, razem z przeglądem i wspomnianą wcześniej naprawą. Natomiast patrząc na ogłoszenia, choćby na Automoto, taki samochód kosztuje około 70, a nawet 80 tysięcy złotych. Więc tu znowu mamy różnicę około 20 tysięcy złotych na całkiem sporym SUV-ie. Kolejnym samochodem, który bardzo często jest zamawiany przez naszych klientów, to Land Rover Discovery. Z 5-litrową V8 i 2013 roku kosztuje w granicach 5-6 tysięcy dolarów. Tak więc samochód nas wychodzi po wszystkich opłatach około 40 tysięcy złotych. Oczywiście tu znów wracamy do naprawy jej wartości. W zależności od uszkodzeń, natomiast relatywnie taniej też kupimy wtedy samochód. Na gotowo wyjdzie nas około 60 tysięcy złotych. W Polsce minimum 80 tysięcy. BMW 320 i 328 przed 2014 rokiem. Za taki samochód, delikatnie uszkodzony, trzeba w Stanach zapłacić około 3-3,5 tysiąca dolarów. Finalnie będzie nas kosztował około 45 tysięcy złotych razem z akcyzą, przeglądem i naprawą. I tu znów wracam do naprawy w zależności od uszkodzeń. Jeśli mamy mocniej uszkodzony samochód, będzie nas kosztował około 2,5 tysiąca dolarów. Natomiast nieuszkodzony nawet 5. Natomiast te 45 tysięcy do 50 możemy przyjąć. U nas około 60 tysięcy złotych. Za tyle zaczynają się samochody na Automoto. Więc znów mamy tutaj oszczędność rzędu 10 tysięcy złotych. Patrząc na cenę tego samochodu, czasami to jest nawet 1/5, 1/6 ceny. Tak więc dosyć sporo. Pick-upy. No właśnie, najczęściej zamawiany pick-up to oczywiście Dodge Ram. W wersji La Ram około 2014 roku taki samochód w Stanach kosztuje w granicach 8 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o naprawę, jeśli jest delikatnie uszkodzony przód, to taka naprawa to około 20 tysięcy złotych. Tak czy inaczej, możemy przyjąć, że na gotowo po naprawie taki samochód będzie nas kosztował około 80-90 tysięcy złotych. W Polsce to prawie 140 tysięcy. Natomiast mówimy o wspomnianej wersji La Ram. Czyli mamy wtedy podgrzewane przednie fotele, podgrzewane też nierzadko tylną kanapę, wentylowane przednie kanapy i podgrzewaną kierownicę. Do tego jeszcze lepsze nagłośnienie i mnóstwo innych opcji. Tak więc tutaj mamy oszczędność rzędu nawet 40 i 50 tysięcy złotych. A na koniec coś o bardziej sportowym charakterze. Maserati Ghibli. W Polsce około 120 tysięcy złotych.
to samochody, które są sprzedawane przez osoby prywatne, więc w cenie netto. Natomiast w Stanach one kosztują około 7-8 tysięcy dolarów za pojazdy lekko uszkodzone. Za takie, gdzie wystarczy zrobić tylko konwersję, damy około 12 tysięcy dolarów. Tak czy inaczej w 100 tysiącach złotych. Tylu na pewno zmieścimy się, chcąc jeździć pięknym włoskim samochodem. To było kilka przykładów samochodów, które importowali u nas klienci. Jest oczywiście tego bardzo, bardzo dużo. Tak więc, gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, bądź macie jakiś wybrany pojazd, dzwońcie i piszcie. Również zapraszam na nasz odcinek stricte już o kalkulatorze, prawy górny róg ekranu. Tam możecie sobie dokładnie obliczyć ten pojazd, tam też wytłumaczyłem, na co zwracać uwagę, wybierając samochód, gdzie jest cena, gdzie ją wkleić, żeby widzieć finalnie, ile ten samochód będzie nas kosztował. Natomiast zapraszam już na kolejny odcinek, gdzie pokażemy troszkę nasz salon i samochody. Bardzo dużo dostajemy wiadomości, żebyśmy pokazali te auta, które tu mamy. No, mamy wyjątkowe, na przykład jak Volkswagen Atlas, czy na przykład wersja Crossport, którą mamy tylko my w Polsce. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.